Cześć, ja jestem Magda i studiuję immunologię. No i nie będzie to dla Was żadna nowość, jak powiem Wam, że znajdujemy się aktualnie w trakcie globalnej pandemii. Wszyscy to odczuwamy i na każdego z nas ma to wpływ, także na pewno dokładnie wiecie, o czym mówię. Ale co dla mnie jest fascynujące, to że jak tak na chwilę się zatrzymamy i zastanowimy, to zdamy sobie sprawę, że to wszystko dzieje się za sprawą malutkiego wirusa. Jest on wielkości zwykle od 20 do 300 nanometrów, chociaż te większe mogą nawet sięgać rozmiarów 1000 nanometrów. Ale dobra, nanometry, nic to nam nie mówi. Więc dla porównania powiem, że ja nie mam takiej standardowej 15 cm linijki, ale mam taką 30 cm. Jakbym chciała ustawić wirusy tutaj wzdłuż tej linijki, to wzdłuż tej mogłabym ustawić ich nawet 6 milionów. A gdyby wziąć pod uwagę te najmniejsze, to byłoby ich nawet więcej. Co pokazuje nam, jak naprawdę niewielkie są te organizmy. Wiedząc, że każdego dnia średnio stykamy się nawet z 60 000 takich wirusów czy bakterii, a jednak przecież nie jesteśmy non-stop chorzy, to musimy docenić tutaj rolę naszego układu odpornościowego, który właśnie broni nas przed tymi wszystkimi zarazami. No i jak właściwie on to robi? I dlaczego, skoro mamy taki system obronny, czasem takie małe cudeńko jak wirus może jednak sprawić, że jesteśmy chorzy? Właśnie o tym teraz Wam opowiem. Okej, wiem, definicje są nudne, ale zacznijmy od czegoś bardzo podstawowego, czyli właśnie czym jest układ odpornościowy. Najprościej mówiąc, jest to po prostu sieć komórek i białek, które współpracują, aby chronić nas przed patogenami, czyli tymi różnymi zarazami, takimi jak wirusy, bakterie czy grzyby. Naszą odporność można podzielić na dwie główne grupy. Nieswoistą i swoistą, ale to są te oficjalne nazwy, a w bardziej taki przystępny, codzienny sposób można powiedzieć, że jest to odporność wrodzona i nabyta. I co ważne, gdy napotykamy jakąś taką zarazę, to właśnie ten nieswoisty, czyli wrodzony układ odpornościowy, to ten, który pierwszy wkracza do akcji. Nasze ciało jest naprawdę niesamowite. Samo to, jak jest zbudowane, broni nas przed tymi wszystkimi zarazami. To, że mamy skórę, czy błonę śluzową w nosie, czy w drogach oddechowych, to wszystko są już takie tak zwane bariery fizyczne, czyli ta pierwsza linia obronna, która broni nas przed tymi wszystkimi złami. Też mamy takie różne odruchy obronne, które sprawiają, że wyrzucamy z siebie te wszystkie bakterie i wirusy, czyli jest to kichanie, kaszel czy wymioty. Poza tym mamy też tak zwane bariery chemiczne, czyli są to te różne substancje, takie jak pot, śluz czy łzy, czy nawet nasza ślina. To wszystko również sprawia, że bronimy się przed tymi patogenami. Ale jak wiemy, nie zawsze jest to w 100% skuteczne i niektóre te bakterie czy wirusy nadal przedostają się do naszego wnętrza. No i co wtedy? Opowiem Wam to właśnie na przykładzie wirusa. A dlaczego właśnie wirusa? Bo jak wiemy, to właśnie koronawirus sprawił, że teraz znajdujemy się w trakcie pandemii, więc chciałabym Wam przybliżyć, jak to dokładnie funkcjonuje. Wirusy są organizmami wewnątrzkomórkowymi, czyli co to oznacza? Że najlepiej funkcjonują, kiedy dostaną się już do środka naszej komórki i tam adaptują naszą komórkę pod swoje potrzeby i wykorzystują różne jej produkty, aby przetrwać i rozmnażać się dalej. Poza naszymi komórkami mogą żyć jedynie przez krótki okres czasu, dopóki nie wymrą, więc jak najszybciej próbują dostać się do środka naszej komórki. Bakterie natomiast, w zależności od typu bakterii, mogą żyć albo wewnątrz, albo na zewnątrz naszych komórek. Pasożyty natomiast, nie dość, że mogą być i wewnątrz, i zewnątrzkomórkowe, to mają też zupełnie inny rozstrzał rozmiarów w porównaniu do wirusów czy bakterii, bo mogą być zaledwie tak małe jak kilka mikrometrów, czy sięgać nawet kilku metrów. To wszystko sprawia, że nasz organizm inaczej reaguje i inaczej chroni nas przed bakteriami czy pasożytami, a wirusami. Dobra, a więc wyobraźmy sobie taką sytuację. Ktoś na nas kichnął albo kaszlnął, i niestety te wszystkie elementy pierwszej linii obrony, skóra, pot i tak dalej, nie zadziałały. Ten wirus wchodzi do naszego organizmu. I co ważne, często dzieje się to właśnie przez nasz nos czy nasze usta, ponieważ są to jedne z niewielu otworów, które pozwalają tę zarazę wejść do naszego organizmu. Gdy wkroczą do środka, znajdują się wtedy w naszym układzie oddechowym. Cały nasz układ oddechowy jest wyścielony tak zwaną tkanką nabłonkową, czyli komórkami nabłonka. Więc to właśnie w te komórki pierwsze co wkracza wirus. Lecz zanim jeszcze temu wirusowi uda się wejść do środka naszej komórki, wzdłuż tych komórek nabłonkowych w naszym układzie oddechowym znajdują się leukocyty, czyli takie komórki ochroniarze, które stoją tam na patrolu i patrzą, czy przypadkiem nie znajduje się tutaj jakieś ciało niepożądane. I jeżeli stwierdzą, że ty tutaj, ziomku, nie powinieneś być, czyli wirusie, no to od razu wkraczają do akcji. Na przykład mogą użyć tak zwanej fagocytozy, czyli po prostu zjadają tego wirusa i eliminują go w ten sam sposób. No dobra, ale kurczę, mimo że mamy tych ochroniarzy, to jednak nadal ten wirus wszedł do środka. Wtedy nasze komórki nabłonkowe ogłaszają alarm. Wysyłają mnóstwo różnych sygnałów, które mówią: o nie, coś jest nie tak, ratujcie! Ten sygnał rozprzestrzenia się po całym naszym organizmie i nawołuje, aby leukocyty zewsząd z naszego ciała zebrały się razem i w tym centralnym miejscu, gdzie akcja się rozgrywa, mogły wkroczyć do działania. Te leukocyty, tak jak Wam już wspominałam, mogą albo użyć fagocytozy, albo bezpośrednio zabić komórkę, w której aktualnie wirus się znajduje. No i można pomyśleć, że to przecież jest złe, no bo to jest nasza komórka i zabijamy ją. Jednak w kontrolowany sposób ma to dużo plusów. Między innymi komórki sąsiadujące z tą, która właśnie została wyeliminowana, dostają sygnał, że aha, coś tam obok się wydarzyło, wkroczmy do obrony. I zaczynają akcję protekcyjną, przygotowują się do tego, że może zaatakować wirus. Dzięki temu wirus już nie z taką łatwością może do nich wkroczyć. Na tym etapie już w zupełności może zostać wyeliminowany wirus i nasza choroba nie rozwija się dalej. Aczkolwiek nie zawsze ma to miejsce. Wtedy za sprawą układu odpornościowego nieswoistego zostaje aktywowany swoisty, czyli ten nabyty, który ma dużo większą moc w eliminowaniu wirusów, ale niestety potrzebuje więcej czasu, aby zostać aktywowany. Niektóre z tych leukocytów po sfagotyzowaniu wirusa, czyli wciągnięciu go do środka i strawieniu, kroją go na malutkie kawałeczki i wtedy wyciągają kawałeczki tego wirusa i eksponują je na swoich specjalnych receptorach. I z takim kawałeczkiem tego wirusa transportują się do węzłów chłonnych. Węzły chłonne znajdują się w różnych miejscach całego naszego ciała, a w nich znajdują się właśnie komórki tego nabytego układu odpornościowego, takie jak komórki T i komórki B. Te, słuchając sygnałów naszego ciała, mogą bezpośrednio same trafić do centrum choroby i tam zaatakować wirusy i zabijać zaatakowane komórki, lub mogą aktywować komórki B. A komórki B mają zdolność produkowania tzw. przeciwciał. Dobra, bo zaczyna brzmieć, że to się robi jakaś mega skomplikowana sprawa, a to nie może być nic prostszego, no bo co to są te przeciwciała? No to są po prostu takie małe cząsteczki w kształcie litery Y, które kiedy natrafią na tego wirusa, przyklejają się do niego i tym samym robią dwie główne rzeczy. Po pierwsze, oznaczają jeszcze wyraźniej dla leukocytów, gdzie dokładnie jest ten wirus, żeby one mogły go zjeść i przetrawić i wyeliminować. A po drugie, poprzez przyklejenie się do tego wirusa, blokują mu możliwość wejścia do komórki. Co ważne, te komórki T i B mają możliwość tworzenia komórek pamięci, co oznacza, że niektóre z tych komórek, które już adaptowały się pod tego konkretnego wirusa, zostają przechowywane i kiedy następnym razem nasz organizm napotka tego samego wirusa, one już dokładnie wiedzą, o co chodzi. Dlatego zostają od razu aktywowane, klonują się, aby zwiększyć swoją ilość i móc działać jeszcze bardziej efektywnie i tym samym wyeliminować wirusa, zanim jeszcze choroba się rozwinie. Skoro mamy te wszystkie mechanizmy, to jak to jest, że nadal czasem jesteśmy chorzy? W bardzo dużym skrócie mówiąc, prawda jest taka, że my sami do końca w pełni nie wiemy, dlaczego tak jest. Jedną z rzeczy, która na to wpływa, jest to, że nie każdy z nas ma w pełni sprawny ten układ odpornościowy. Szczególnie ma to miejsce u osób starszych albo noworodków, ale także u osób młodych, takich jak my. Dlatego tak ważne jest spożywanie witamin i zdrowy tryb życia, aby wspomagać układ odpornościowy. Co ciekawe, wiele ze szkód, które dzieją się w naszym organizmie podczas choroby, niekoniecznie spowodowane są samym wirusem, ale nadreakcją naszego organizmu na niego. Wszystkie te akcje przeciwko wirusowi, które opisałam wcześniej, wymykają się nam spod kontroli i w rezultacie zaczynamy szkodzić sami sobie. Ostatnia rzecz, którą warto wspomnieć, to to, że przecież same wirusy również mają wiele mechanizmów obronnych, które chronią je przed naszym układem odpornościowym. Na przykład produkując substancje, które mają na celu zablokowanie sygnałów wysyłanych przez zainfekowane komórki po to, aby przywołać większą ilość leukocytów, tym samym spowalniając działanie naszego układu odpornościowego i dając sobie większą ilość czasu na to, żeby się rozmnażać. A co za tym idzie? Rozprzestrzeniać i zarażać inne osoby. Mam nadzieję, że w to krótkie 10 minut chociaż troszeczkę przybliżyłam Was do dziedziny immunologii. Jest to niesamowicie rozbudowana dziedzina nauki, więc musiałam pominąć ogromną ilość informacji, ale mam nadzieję, że chociaż te podstawy udało mi się Wam przybliżyć i zrozumieliście tak pokrótce, jak działa nasz układ odpornościowy. Dzięki za słuchanie, trzymajcie się!